Daniel Paszek, Rozwój Katowice wygrywa z Orłem Rybnik 2-0, jest to czwarte zwycięstwo z rzędu. No Pacho, co takiego się zmieniło, że nagle jesteśmy w takim gazie i wygraliśmy już w tym roku tyle meczów, ile przez całą jesień? No, szczerze mówiąc, no to na pewno zmieniła się u nas mentalność i tak jak nasz kolega mówi, Tomek Grubel, ta konsekwencja u nas jest taka większa. No i widać to na boisku, jeden za drugiego zapieprza o każdy centymetr boiska i są tego efekty. To dzisiejsze zwycięstwo było, nie wiem, trudniejsze do odniesienia niż te poprzednie, jakbyś ten mecz podsumował, bo w pierwszej połowie ta gra się aż tak nie kleiła. No na pewno tą pierwszą połowę przespaliśmy, można powiedzieć, dosyć myślenie w mecz, ale w drugiej połowie już to lepiej wyglądało i te dwie bramki strzeliliśmy i te trzy punkty zgarniamy dzisiaj. Dwa gole strzeliliśmy, jednego strzeliłeś ty, jakby otwierając tą listę strzelców. Jak byś opowiedział o tej akcji? Dostałem bardzo dobre podanie od Michała Czekaja. Miałem tam przed sobą jednego zawodnika, mówię, skręcę go do środka i uderzę. No. Nie napiłem prosty jak zawsze i jakoś to wpadło. Ale z lewej nogi często ci się takie strzały zdarzają? Powiem szczerze, że częściej niż z prawej. Częściej z prawej, no widzisz, to coś w tym jest. To chyba miło będzie dzisiaj siąść sobie wieczorem przy laptopie i tabelę otworzyć. Jasne. Z tego co się orientuję, to awansowaliśmy na 11 miejsce. No ale szczerze mówiąc, to nie zadowala. Od jutra już myślimy o Koszalinie i o kolejnych trzech punktach. Dzięki.